Siema, z tej strony Gespatio, no i to jest 10 odcinek z serii z gry Ratatouille. Słuchajcie, zanim w ogóle do czegoś przejdę, to chciałbym was oczywiście bardzo przeprosić za to, że przez 4 miesiące nie nagrywałem filmów z tej gry, no ale w sumie było z tą grą tak samo jak z grą Scooby-Doo. Pierwsze strachy, do której już powróciłem również tak po 3-4 miesiącach. No, standardowo was przepraszam, oczywiście teraz nagram ten jeden albo dwa ostatnie odcinki. Myślę, że dwa, bo tak lamiłem zawsze w tą grę, że po prostu chyba nie przejdę jej w jednym odcinku. Ostatnio, czyli 4 miesiące temu, zamknęliśmy tutaj szefa restauracji Gusto w schowku, czy jak to się tam nazywa. No i oczywiście teraz będziemy kontynuować, tak więc tutaj w ogóle musiałem przypomnieć sobie sterowanie. Tu uważamy na pułapkę. Zacząłem już mniej więcej ogarniać, o co tutaj chodzi. Tutaj mamy widzenie zapachów oczywiście. I muszę sobie... Kamera. Muszę sobie przypomnieć, gdzie trzeba iść. Tutaj mamy gościa. Tak więc oczywiście będziemy standardowo wykonywać kolejne zlecenia tutaj. Aby uratować restaurację. Kuchnia roi się od pułapek. Zrób coś. Użyj łyżki, żeby je unieruchomić, albo zwab tam wroga. Czyli krewetki. Tak, krewetki nigdy nie były nam chyba za bardzo przyjacielskie w tej grze, no ale dobra, żeby tutaj za bardzo... Jak one mnie biją. Czekajcie, chodź tu. No właśnie tu, właśnie tu. Pięknie, pierwsza pułapka zniszczona, bo te krewetki muszą tam wejść. Jak widzicie, ale mogę też użyć łyżki, no ale ja nie wiem, czy tu jest gdzieś, gdziekolwiek łyżka. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu, pięknie. Wow, wow, wow. Ja nie wiem, czy jak ja zginę, czy... Coś mi się... Czy będę musiał wszystko od nowa zaczynać, czy coś, ale mam nadzieję, że nie. Bo to nie jest miłe. Idę po serek. Czekajcie, idę po serek. Tutaj jest serek. Super, ale ten serek mi za bardzo niczego nie daje. Tutaj jest... Tu jest pułapka. Gdzie ta krewetka? Czekajcie, no, gdzie one zniknęły? Tutaj jest... Chodź tu. Dobra. Oj, oj, oj. Chodź tu. Dobra, dobra. No chodź tu, gdzie ona jest? Dobra, super. Kolejna pułapka zniszczona. Trochę to może zająć. Remis, zamknij się. Trochę to może zająć. Kolejna krewetka tam jest, kurde. O, tutaj jest, patrzcie. I musimy ją zwabić sobie tutaj. No i gdzie ona? Czemu one tak nagle znikają? Chodź tu. Pięknie. Patrzcie, prawie sam się w to wrypałem, ale na szczęście udało się pokonać te krewetki. Tutaj weźmy kolejny serek. Tutaj jest. Chodź. Ajajajajaj. Tutaj właś. Właś tu. No właś żeż tu. Gdzie ty jesteś? Krewetko. Jest, super, piąta pułapka. Szukamy szóstej i siódmej. Na razie mam trzecią minutę nagrania, więc idzie nieźle. O, jest kolejna pułapka. A gdzie jest krewetka? Tutaj! Chodź tu, chodź tu. No nie, sam się w to wrypałem. Super, dobra, to teraz musimy zobaczyć, czy przypadkiem nie muszę tego zaczynać od nowa. Miejmy nadzieję, że nie, bo nie chce mi się tego powtarzać tyle razy. Czekajcie, jak to... Dobra, jest, super, mamy 5 na 7. Tak więc teraz muszę oczywiście znaleźć tą pułapkę znowu. Dobra, znalazłem pułapkę, słuchajcie, kolejną. Ja nie mogę, bo oni mnie tu zabiją. Jest, kolejna pułapka zniszczona. I musimy znaleźć teraz ostatnią. Tylko gdzie ona się podziewa? Ja nie mogę, no nie wyrobię tutaj. Czekajcie, gdzie jest ta pułapka? Musimy ją obowiązkowo znaleźć. No tutaj za bardzo nie widzę. Tak ogólnie to mamy gdzieś serek jakiś albo coś. Kurde, nie wchodź w to. To ci nic dobrego nie zrobi. Czekajcie, tu niczego nie ma. Nie, 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 nie. Zostaw mnie, zostaw mnie. Tutaj niczego ciekawego nie ma. No kurde, gdzie jest ten... Ta pułapka? Ila? Jeszcze obejdźmy sobie tu. Może tu gdzieś? Nie za bardzo. Nie za bardzo. Tutaj też nie widzę. No nie, zaraz mnie zabiją. No patrzcie, nie widzę nigdzie tej pułapki. Dobra, to ja jej poszukam.
Przy okazji serek znalazłem, więc dobre i to. I tu też jest serek, patrzcie, więc sobie go może zbiorę i teraz będę mógł działać już dalej. Dobra, ludzie, znalazłem tą pułapkę. Ona była na stoliku, co ciekawe, i ja muszę to zrobić chyba łyżką. Tak więc dobra. Nie wyrobię. No nie wyrobię. Najpierw musiałem chyba dać mu ten sos, tak? Tak, najpierw musiałem dać mu ten sos. I tutaj mamy... O, dobra, na szczęście odzyskaliśmy tą łyżkę. Teraz czekajcie, mamy to... Tak, udało się. Super. Idziemy na kolejne zadanie. To nam... Tak, to już mamy wykonane. Powiem wam, to irytujące to było. 10 600 punktów gusto. Ja ich oczywiście nie używam, więc jest to mało istotne. Ale dobra. Te krewetki nadal będą tu latać? Tak, będą tu latać. I mnie irytować, więc tutaj lepiej się pośpieszmy. Gdzie mam iść? Tutaj mam iść. Dobra, lecimy. Ja tu zaraz zginę. Musimy tu lecieć. Lecimy jak najszybciej, bo naprawdę irytujące są te krewetki. Posłuchajmy, o co chodzi tym razem. Potrzebna jest jej książka z przepisami gusto. Przyniesie jej książkę z biura. Ma się rozumieć. O, tam jest serek jakiś. Podałoby go zebrać. Nie widzisz, że nie da się otworzyć? Dobra, przepraszam, że zagłuszam czasami te dialogi, no ale... Dobra. Dobra, dobra. Tutaj widzę, trzeba gdzieś iść, tak? Mniejsza z tym. Tutaj mamy tego... Tego gościa. Chodź tu. Jak ja się go mam pozbyć? Czy on pójdzie? O, jest łyżka, czekajcie, jest łyżka. Tylko, że to coś z ganka mi znowu, ten homar mi znowu zabierze. Tą łyżkę, no właśnie. I to jest irytujące i muszę znowu szukać tego ostrego sosu, który to wysadzi. O, na przykład tego. Tutaj mamy. Bierzemy to. I teraz ostrożnie. Kurde, gościu. Oddaj to. Serio to wybuchło. Dobra, nieważne. Widzę, że tutaj coraz cięższa droga przed nami w tej grze. Muszę się skupić. No nie, tutaj też mamy... Ja pierdzielę. Ale dobra, pozbyliśmy się gościa. Ja chyba zrobię cięcie. Dobra, ludzie, może się uda. Dobra, okej, teraz wysadzamy tego gościa. Tutaj całkiem spoko wyszło. Najbardziej irytujące są te krewetki i te kraby. A dobra, i teraz znowu ta sama droga. Teraz zobaczycie, jak ta droga mniej więcej z mojej strony wyglądała. Po prostu poszedłem tu. Widzicie, tutaj musiałem przejść. Dobra, robimy to tak. Przechodzimy sobie tędy. Tylko tutaj jest ta krewetka. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Dobra. Dobra. Super, co prawda ja mogłem już to łyżką zrobić, ale niech już będzie. Idziemy tutaj, tu nas mam nadzieję ta cholerna... te krewetki nas nie dosięgną, mam nadzieję. Co ja zrobiłem? Dobra, nieważne, nie wnikam. Ja już naprawdę nie pamiętam, jak to wyglądało w tej grze, ale jakoś idzie. Ten ogień mi, mam nadzieję, nie przepali tej piłki. Tutaj widzę, są przepaście. Więc muszę być bardzo ostrożny. Okej, pięknie. Gdzie jest ta książka z tymi przepisami, że kurde, tyle czasu to trzeba robić? Tutaj też jakieś przejście widzę, ale chyba nie za bardzo. Muszę tam przechodzić, no nie wierzę. Dobra, zaczepiłem się tutaj. Czekajcie, co jest? Czemu to tutaj... Dobra. Jakoś poszło. Tutaj naprawdę już te sterowanie mi się ledwo co przypomina. Okej, super. Wystrzelamy się tu. I czy to jest ten przepis? Bierz wszystkie bezpieczniki, aby ukończyć zadanie... A, dobra, są jakieś bezpieczniki.
Kończąc je, zdobędziesz usprawnienie przydatne dla kolonii szczurów w kanałach oraz 4000 punktów gusto. No dobra, ale mi to nie jest jakoś szczególnie potrzebne tutaj na chwilę obecną, tak więc myślę, że będę musiał jakoś inaczej się tutaj... Jak ja się tam mogę jeszcze dostać? A, dobra, widzę, że tam jest dalsze przejście, dobra. Powiem wam szczerze, że trochę żałuję, że tyle nie nagrywałem tej gry, bo teraz w ogóle nie ogarniam tutaj tego wszystkiego. Czy ja tu w ogóle... Skoczę? Wskoczę, dobra, super. Ja nie mogę. Dobra, pięknie. Mamy parasolkę. Oby tutaj w ogóle czegoś teraz nie zepsuć. Okej, mamy parasolkę. I teraz musimy wlecieć tutaj. Okej, super. Teraz mamy puszkę, z tego co widzę. A do czego ona mi się przyda? Nie mam pojęcia, do czego mi się przyda ta puszka. Tutaj gdziekolwiek mogę wejść. Nie za bardzo. Co ja mogę zrobić z tą puszką teraz? To jest właściwe pytanie. Tam są w ogóle te robaki, które mogą mnie zabić. Więc co teraz z tą puszką? Dobra ludzie, trochę pokminiłem. Przyniosłem sobie łyżkę i pomiażdżyłem resztę robaków. Jak widzicie, trochę mnie to życia kosztowało, ale dobra, teraz może uda mi się zabić tamtego gościa i przenieść tą puszkę tam. Ponieważ to chyba tak to trzeba właśnie zrobić. Ogólnie... Co ja właśnie zrobiłem? Kontynuując, mam łyżkę znowu. Teraz tutaj naprawdę uważamy, żeby się nie zabić. I dobra, robimy tak. Wypad. Okej, zginął. Teraz tą łyżkę sobie odkładamy. Bierzemy tą puszkę. Zobaczymy, o co będzie chodziło. Aha, tu jest jakiś pokoik, tak? Dobra. Czy ja się muszę dostać jakoś tu? Chyba tak. Dobra. Jak widzicie, tutaj coś mamy. Okej. Na razie jest dobrze. To teraz... Gdzie? Czekajcie. Gdzie ja się mam dostać? Tam gdzieś na te półki. Dobra, rozumiem. Czyli chyba będę musiał przejść sobie tędy. Tutaj w ogóle mamy gusto. Tak, i teraz tutaj. Dobrze. Tu się wystrzelamy. Dobra, ta muzyka nie wiem, czy nie jest trochę za głośno. Mam nadzieję, że nie. No, nie widzę nic przez tą kamerę, ale teraz już widzę. Super. I co to jest? Mamy tu coś? Mamy książkę. Super, mam nadzieję, że mi już ją doniesie osobiście. Bo ja już nie mam na to ochoty, naprawdę. Gra się robi trochę irytująca. Tylko jej nie znisz, kurde. Dobra, zleciała, aż kurz z niej wyleciał. No i dobra. On to jej pod drzwiami da. No i proszę. Jeszcze jakaś niezadowolona, nawet się nie uśmiechnęła. O, teraz. Dobra, misja ukończona. Powiem wam, że może jeszcze coś zrobimy, bo jest dopiero 13 minuta nagrania u mnie. 10800 punktów. Gusto. No i dobra, lecimy dalej. Czekajcie, wybaczcie, że ja tutaj tak przerywam, ale muszę się napić. Dobra, już się napiłem. I teraz lecimy oczywiście dalej. Tam na górę widzę, chyba muszę iść. Co jest? Aha, dobra, zapomniałem znowu, że wsadem się steruje. Musimy się dostać na ten stolik tutaj na górze. Więc zrobimy tak. Nie, tak to ja nie wskoczę, nie ma opcji. Dobra, wiecie jak zrobimy po prostu... Przejdziemy sobie na tą miotłę, weźmiemy... A nie, serka nie potrzebuje. Czekajcie, bo jak tam wejść w końcu? Teraz będę oczywiście znowu myślał, jak tam wejść. A na pewno jest jakieś łatwe rozwiązanie na to. Chociażby tutaj jakoś... A, dobra, czekajcie, chyba już wiem. Tylko, żeby mnie nic nie zaatakowało. Puszka... Odkładamy.
Kurde, chwila. Nie, nawet ta puszka nie daje rady. Kurde, no to jak tam się mam niby dostać? Skoro żadnego innego wyjścia tutaj nie widzę. Jestem idiotą, przecież zapach pokazuje mi dokładną drogę. A ja tutaj głupi jeszcze próbuję jakoś to robić. A, no świetnie, widzę, że jeszcze tutaj będę potrzebował łyżki. Więc naprawdę genialnie. Tutaj przy okazji widzę, że jest worek, który możemy zniszczyć i dostać gwiazdki. Wow, mam 10% gwiazdek, to jest naprawdę spora ilość. Gdzie jest łyżka, tak nawiasem mówiąc teraz? No tutaj tej łyżki za bardzo nie ma. Czekajcie, a została mi może łyżka stamtąd? Teraz sobie zobaczymy, bo tutaj już jest wszystko oczyszczone przez nas. Przynajmniej na razie. Mamy tutaj tą łyżkę? Mamy tą łyżkę, patrzcie na to. Jest łyżka, tak więc teraz możemy się tam oczywiście wrócić. Ale ten powrót to już sobie zrobiłem prywatnie. I teraz tak, teraz oczywiście musimy dojść tam, ale na pewno nie tędy. Zostaw mi tą łyżkę, człowieku. Z czego się cieszysz? Nie, no naprawdę, zostawcie mnie. To już nie jest śmieszne. Gin. Nie, ja się nie zgadzam na to. Nie zgadzam się. Nie wyrobię tutaj. Znalazłem inną łyżkę i oby ta łyżka już mi pomogła. No nie. Wypierdzielajcie. Wypierdzielajcie mi stąd wszyscy. Wszyscy, mówię. Idziemy tędy. I teraz tylko to zniszczyć już. Nie. Jest. Nareszcie. Dobra, teraz to już sobie weź tą łyżkę i się nią udław. Dobra. Tobie od razu przywalę, żebyś mi nie mógł niczego zabrać. Jak ja nienawidzę tych krabów, jak ja ich kurde nienawidzę. No patrzcie, jaki gnój. Ja pierdzielę, czemu ten gościu tam musi łazić? No, ty nie możesz sobie tej łyżki zostawić? Odwal się, kurde. Popatrzcie, jaki z niego jest debil, nie? Nie mogę go jakoś zarąbać albo coś. Czekajcie, mam pomysł. Masz. Weź se to, kurde. Chwila, wybuchnie? Wybuchnie, super. Zginiesz? Jakim cudem on jeszcze nie zginął? Dobra, teraz szybko. Dobra, uderzyłem go i wyleciało to na tyle dobrze, że chyba już dam radę. Jest, nareszcie. I przy okazji tego zganka jeszcze może jakoś zarąbię. Powiem wam, że przez te gówniane kraby to ja tutaj nerwy sobie zniszczę. To nie delikatnie. Dobra, robimy tak. Wywalamy się w to miejsce. I teraz chwila. Tak? Chyba dobrze. No, skocz tu. Nie mam ochoty jeszcze raz tego robić. Super. I teraz tutaj, tak? Oczywiście. Dobra. Udało się. Super. Ja nie mogę. Dobra, to się pośpieszmy tutaj może. Odtwórz sekwencję kolorów. No nie, ja nie pamiętam tego już, jak się tutaj sterowało. Sekwencje kolorów pokazane są w dolnej części ekranu. W lewo minigry, w prawo użyć przełączników i użyć ruchu. Dobra. Czekajcie, tutaj robimy tak. Jakimi to się robiło przyciskami teraz? To jest najważniejsze. O, dobra. Już wiem. Dobra, super. Czekajcie. Tutaj zostawiamy. Tutaj to. To. Dobra, super. Tutaj tylko to. Tak. Dobra. Udało się.
Tutaj muszę się skupić trochę. Tak. Okej. Tutaj zamieniamy. Tu też zamieniamy. Tutaj to. Tu tak. Tu jest dobrze. Tutaj tak. Zamiana. Pyk. Pięknie. Czas ucieka ogólnie, jak tutaj można zauważyć. Miejmy nadzieję, że się to uda. Okej, tutaj jest dobrze. Tak, pięknie. Tak, zamiana. Też zamiana. A tu wszystkie zmieniamy. No nie, czas nam ucieka. Szybko, szybko, szybko. Dobrze. Pyk. Szybko, szybko. Jest, udało się. Zdążyliśmy. Super, mam nadzieję, że tutaj nam się czas odnowi. Co teraz? Aha, dobra, okej. Pomóż szczurom, które próbują przygotować sałatkę. Wskaż im właściwy składnik, a następnie naciśnij klawisz dół minigry, by zaakceptować. W prawo minigry, by odrzucić sugestie szczurów. Dobra, okej. Chwila, ale gdzie jest pokazane to, co ma być zrobione? Aha, dobra. Dobra, nieważne. Nie. Teraz tak. Dobra. Tak. Nie. Nie. Dobra. Super. Tutaj się na razie wszystko zgadza. Pięknie. Bo nam czas, kurde, mija. Kurde. Dobra. Ja nie mogę. Serio, jeszcze ten nie zrobiłem nawet dwóch? Super. Super. Dobra, ludzie, ja psychicznie nie wytrzymam z tymi krabami i krewetkami, więc te gotowanie zrobimy sobie w kolejnym i chyba już ostatnim odcinku z tej serii. Mam nadzieję, że cieszycie się z powrotu Ratatouille'a, bo ja nie za bardzo. Możecie zostawić łapkę w górę, pisać komentarze, subskrybować kanał i klikać w dzwonek. No i to będzie na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, nara.